Witajcie, cześć! Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie gramy sobie w Hearthstone'a, Laboratorium Wyzwań, Projekt Hukatomba, trzecie wyzwanie z kategorii przetrwania. Zaczynamy! Widzę, że udało ci się przeżyć w Laboratorium Flarka. Teraz czas na prawdziwą okay. Aktywacja protokołu wyzwania, przygotowanie do pogaduszek, rozpoczęcie złego dowcipu. Okej, Karol Strasburger by się bardzo ucieszył z tego. Jeśli ktoś nie kojarzy, to jest pan, który prowadzi familiadę w dwójce. W sumie chyba jeszcze cały czas jest ten teleturniej, prawda? Na antenie telewizji. Ma inną ikonkę zdolności. Węższy podstęp. Okej, jest dokładnie to samo. To lecz podwójnie. To trzeba zagrać potem. Myślę, że chcemy 4. Chciałbym dać tą kradzież życia mimo wszystko. Tylko teraz pytanie, czy chcę to użyć teraz, czy potem? Potem chyba, bo będę miał więcej mechów, prawda? Prawda, że będę miał więcej mechów? O! Już mam full praktycznie. To jest koniec misji tak naprawdę. Dum. Dum, 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 dum. Trwa ładowanie lasera. To są mechy. To mi jest niepotrzebne zupełnie. Jakiego grzyba białoki? What? A, bo ten zaatakuje. No ale po co mam je atakować? Nie, to jest strata many w ogóle. Kradzie życia zryw? Niekoniecznie. Ja chyba chcę dać temu 7. Dać temu 6 potem. Tu jest jedno. Tu jest drugie. I jeszcze mam 5 many. A myślę, że mogę to zagrać mimo wszystko. Tylko wolę go zagrać na zewnątrz, żeby dostał jeden punkt obrażeń. 6, 7. Mam nadzieję, że w miarę jest to logiczne, co robię. Tu jest to. Przewracamy sobie 7, tak, z tego. I robimy to. I mam za mało. I mam za mało. I mam za mało, o 2. Intrygujące. To jak to zrobić inaczej? Usuwanie raportów o błędach. Okej. To mogę zrobić tak. Będzie 3. Podobnym trochę trybem, tylko że chyba tu więcej ataku dostanę. O te 2 właśnie. O te 2 właśnie. Bo z tego dostaję teraz dużo. I tym się leczę na maksa. O te 2 właśnie, które mi brakowało. Z lasera strzela! Co za łotr. lubimy tego pana. Daj twoim stronnikom szarże. Po co mi szarża? To jest leczenie, kradzież życia. Ja nie potrzebuję więcej stronników. To jest zadanie 5 punktów obrażeń. Jakby ktoś się zastanawiał, ale to jest też zadanie 5 punktów obrażeń. To mogę zagrać. Tak po prostu. To zadaje obrażenia w tej chwili. Więc nie mogę tego zagrać, bo zginę. Muszę tą panią zabić. Ta pani zginie, jeśli zaatakuje tego ziomka. Ona jest idealna na to chyba.
Więc tu bym zrobił... Tak... To zadaje 6. O, to zadaje 6 łącznie. Czyli muszę to dać jej na początku. Jaka będzie kolejność wydarzeń? To jest bardzo dobre pytanie. Bo nie wiem tego. Naprawdę tego nie wiem. Dobra, będę bić. O! Dwa punkty obrażeń w twarz. No tak, właśnie. Czyli ja się muszę na początku pozbyć kapłanki Auchenajów. Ha! Ha! Imię światłości. Jak to zrobić? Ja nie wiem, czy ja nie muszę zabić czasem od razu, bo teraz zostanę znowu dwa. No, byłem na minusie. O, cholipka. To jest skomplikowane teraz. No, muszę dać tą szarżę. Jakbym dał kradzież życie, to bym od razu zginął. Ona jest problematyczna. Ale z drugiej strony ten jest problematyczny. Ziomalek. Jak to zrobić? Cofnij rozwiązanie. Nie mogę tego zrobić. Imię światłości. Poczuj mój ból. Dobra, będę bić. To jest skomplikowane. Przywracam kopię zapasową. Nie mogę użyć tej zdolności. Imię światłości. Okej, tego szukałem. Bo chcę, żeby ona przeżyła. Ale wchodzę na minus, jest kaput. Jak mam nie wejść na minus? To mam to zabić od razu? A czy to zadziała? Okej. Okej. That's something. To muszę tą panią zmaksymalizować z tego wniosek. Jak to zrobić? Trzy? A, mogę wszystko zagrać w sumie. Zapomniałem o tym. To trzeba było zrobić jeszcze... Ale po co mi mana? Ja nie potrzebuję many. Prawda? Że nie potrzebuję many? Poczujesz lekkie uwagi. To ma kradzież życia. Chyba wystarczy, dobra, nie? Będę bić. Poczuj moc światłości. Tak. Wait, czemu to nie zginęło? To zadaje dwa tylko. Okej. Ale już wiemy, do czego dążymy. Czyli tu muszę zadać jeszcze dwa punkty obrażeń temu ziomkowi. W jakiś cudowny sposób. Jak ja mam mu zadać dwa punkty obrażeń? Niech mi ktoś wyjaśni. Imię światłości.
Chyba w ten sposób. W sumie? Mogę tu zaatakować? Mogę tu zaatakować. I się wyleczyć za dwa. Po co ja tego potrzebowałem? Do niczego to mi jest niepotrzebne. Tak? Tak. I nawet ta dostanie więcej teraz. Aha! Trzynaście. Jeszcze się wyleczy. Do 15 dojdziemy, dobrze. To powinno być wystarczająco. Czemu to nie zginęło znowu? Jak to się stało, że to nie zginęło? Przecież dostało 3. Wyleczyłem to przecież! O losie. Śmieszne jest to, że turniejowy konował przeżył. Po kolei. Imię światłości. Pytanie, czy chcę tak używać w takim razie, bo może nie chcę. Tyrem, tym, tym, tym. Pytanie, czy ja potrzebuję... Kurczaki, chyba potrzebuję. To jest 9. 19 minus 2, 17 jest 8 i 4 to jest 12. Zabraknie jednego, nie? Poczuj moc światłości. W tej chwili. Niestety zabraknie jednego. Ciekawostka przyrodnicza, że mogę teraz to zabić. Ale to mi nic nie daje. Ale to mi nic nie daje. Błąd 3BT2. Przywracam kopię zapasową. Z tego wniosek, że tego muszę na siebie użyć, a ty muszę strzelić tam. Dun, dun, dun. Tylko problem jest taki, że nie mogę tego użyć do ataku. No nie, nie mogę. Po prostu nie mogę. Zginiemy, choć tego nie chcemy. Napijmy się herbaty. A to dopiero 3 z 6. Problem jest taki, że nie mogę tego użyć na nim. Mam to, ale jak to zginie, to wtedy to nie ma sensu. To potrzebuje. Zobaczmy w ten sposób. Czyli wpierw zaatakuję, a potem się uleczę. A, tylko że nadal ta kolejność tu się nie zgadza. Chyba muszę zabić tą owieczkę. Muszę zabić tą owieczkę przed
Ta owieczka musi zginąć po prostu pierwsza. Jak ona zginie, to będę urządzony. Bo w tej chwili mam co? Mam to 3 leczenia. Jasne. Mogę uleczyć tego ziomka, żeby było śmieszniej. O, 22 i... okej. Zgadza się. A nie, dwóch mi zabrakło. Nie, dobrze. Wszystko się zgadza. Momenty zwątpienia po prostu. Masakra. Masakra. Trudna zagadka to była. To dopiero trzecia część. Znowu mamy te ataki. Mamy 8 po stole. To chcemy zagrać w którymś momencie. Tym niszczymy tego. To od razu zginie. Więc dostanę z powrotem. A, ale tamto nie zginie. Ups. Ale mam to. Może zginąć. Okej. Okay. No zobaczmy. To wraca. Why not? Poproszę z powrotem moją manę. Problem jest taki, że teraz to jak zagram, to nie przeżyję 3 ziomków. Pytanie, czy jestem w stanie tego ziomka zabić. Jestem w stanie go zabić. Pytanie, czy chcę go zabić. Idealnie chciałbym mieć dwóch tych panów. Albo mogę zrobić to i to i odzyskać jeszcze raz manę? Ale to mi nie daje. Ale w sumie muszę to zrobić. Tak jak sobie teraz myślę, bo to żeby... Z jednej strony Hazazel, Halalazel wywyższony musi być na stole. A z drugiej strony muszę mieć kolejną rundę, żeby móc zagrać to. Że to nie będzie łatwe. Jak to zrobić? Czyli to jest fajna kombinacja, to jest na potem. Tracę swój następny atak. Myślę, że to jest clue mojej opcji. Tylko zagranie tamtego ziomka spowodowało, że chyba 2 razy go zamroziłem, ale nie wiem, czy to się... Może nie musiałem 2 razy. Tylko jeden mnie zaatakuje? Tak, jeden znalazł zamrożony, no okej. Okay. Czyli tracą tylko swój następny atak w turze przeciwnika, a nie teraz, więc to jest zupełnie niepotrzebne. Wszystko już wiemy. Zamrażanko, Azazel wywyższony. A i teraz co? Możemy zrobić to, żeby odzyskać manę. Następnie możemy dać to temu ziomkowi. Możemy dać to. Bo dlaczego nie?
Nawet sprytnie mi to wyjdzie. Będzie jeszcze więcej ziomków. Bo z tego powstaje dwóch i z tego powstaje jeszcze jeden. Jeszcze jeden powinien być? Wait, what? To miałem zagrać. Żeby dwóch Hazazelów się zrobiło. No. Tu o to chodziło. Dobra. Trudne te zagadki, no. Naprawdę są trudniejsze. To robimy tak samo. Gramy Hazazela. I niszczymy tego ziomka. Żeby nie był zamrożony, żeby można było dwa ataki wykonać na tym ziomku. Ale zanim to nastąpi, to... To nic nie zmienia, nie? Zmienia to coś? Chyba nie. Ja dostanę dwóch Hazazeli wywyższonych i zadaję 8 po stole. Czy to coś zmienia? Chyba nic nie zmienia. Takie mam wrażenie. No dobra, zobaczmy. Mogę tego zrobić. No, jakie to przykre. Dobra. Czemu nie mogę to temu przyzwać? Chciałem się więcej wyleczyć, no. No dobrze, w każdym razie to o to chodziło. Podwójnego Hazazela. Halazazela. Chyba ostatnia zagadka, tak? To jest 5 na 6 dopiero. O matko. To jest znany ziomal. To wraca wszystkie zaklęcia rzucone na tego stronnika. Spoko. Tylko, że to nie zginie. Pum, 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 pum. To jest na błąd. Bo ja chcę, żeby to zginęło. To ma boską tarczę, prowokację, kradzież życia, zryw, a nie ma podwójnego ataku, no. Jak na złość. To mi nie daje. Czekam na rozkaz. Bo ten nie atakuje tego ziomka. Przywracam dane. Jestem w stanie zrobić, żeby ten zginął? Obawiam się, że nie. Dziwne to. Bardzo dziwne. No to żaden z nich nie jest mechem. Mogę dać temu plus 3 do ataku. Żeby się przez to przebić. Ale to będzie też za mało. Nie, muszę na pewno temu dać. To jest bez dwóch zdań. To jest bez dwóch zdań. Nie wiem dlaczego w ogóle kombinuję inaczej. Naprawa w toku. To jest 3. No tak, tylko że nie jestem w stanie się przebić przez tego ziomka. Jak mam się przebić przez tego ziomka? Już regardless. Ten nie ma zaklęcia na sobie. Ale mam hara. Mam hara? Podłączam i podłączam. Mogę dać mu zaklęcie, ale to będzie miał 4 dopiero. To jest za mało, żeby tego zniszczyć. Ej, no mam zonka. Mam 3 karty tylko i mam zonka.
Może to i to? Ale to dojdzie do 4 tylko. To się nie kalkuluje. Nie mam jak dodać kradzieży życia do tej pani. W toku. Jedność, precyzja, perfekcja. To muszę zagrać na 10 kryształach many. Jak uzyskać 10 kryształów many? Jak zadać temu gościowi jeden punkt obrażeń? Czy to jest za mało? Naprawdę nie wiem. Tu jakby to zaatakowało tego jednego, ale nie zaatakuje, no. Taki strażnik brązu z prowokacją 1-5 mnie po prostu powstrzymuje. Trochę krótka ta lista. Ale to mniej więcej o to chodziło. Wprawdzie za mało mam, ale to o to chodzi. Tu o to chodzi. O losie. Teraz muszę tak wykombinować, żeby to zadziałało. No tak, ale to jest... Teraz leczę 10. A, tylko że ja się nie leczę. To jest ten problem. A to może tego nie mogę... Tymi dwoma tam. Tak, chyba już wiem. Ale nie cytujcie mnie. Wpierw gramy z Ibiaksa. Zgodnie z przeznaczeniem. Tu dostaje 3. Potem dajemy plus 3 z Ibiaksowi. Potem leczymy tego ziomka, żeby to dostało 5. Teraz to bez różnicy. Tak naprawdę. No chodzi tylko o to, żeby ten dostał. Tak, i dostaję z powrotem moje leczenie i mam leczenie. Nie takie trudne, jak się człowiek zastanowi. Bo to dokładnie w ten sposób należy wykorzystać. Ale no trochę czasu mi to zajęło, żeby dojść do tej kolejności. Tak naprawdę dopiero jak sobie uświadomiłem, że ten Murloc przechowuje wszelkie zaklęcia, nawet te, które nie zostają jako bonus do statystyk, to dopiero wtedy mi się okazało, że to jest dobrze. Magnetyzm, trucizna. Boska tarcza, prowokacja, kradzież życia mi się bardziej podoba. I jeszcze mam jakieś karty. Dobra, wyleczmy się. What? Nie no, chcemy to osobno zagrać, nie? Nie mam jak zabić teraz tego ziomka. Więc muszę się wyleczyć. To mi daje broń z kradzieżą życia. Ale po co mi broń z kradzieżą życia?
Błąd! Mogę więcej many wyrobić. Jak jest dwóch? Wiersz polecenia. Cofnij rozwiązanie. Nawet może tego chcę zagrać. W tej sytuacji. Bo mnie dwóch zaatakuje, dostanę 4 punkty zdrowia. Czemuż by nie? I ziomek zginie, no już trudno. Tu się to bardzo ładnie składa. Teraz się mogę wyleczyć. Ten gościu atakuje, okej. Zaatakujemy tego ziomka. I zobaczymy, czy w tych trzech pozostałych kartach jest jeszcze jedna żmija. Nie ma żmii. To niedobrze. Bo brakuje. Brakuje 3 punktów. Jak mogę wyciągnąć 3 punkty więcej? Błąd 3BT2. Przywracam kopię zapasową. Myślę, że to było dobre akurat zagranie z tym, żeby dwa razy zaatakowali. To rzucone na tego nic nie daje. To jest, myślę, na 100% metoda na zyskanie zdrowia. To jest za 2, więc musi iść w parze z nakładaniem rąk. Jedyne co, to jest... To jest lepsze akurat. Bo leczy więcej. No to jest 4. A to jest 6. To jest jedyna różnica, jaką widzę tak naprawdę w tej chwili. Pytanie, czy ta broń mi coś daje? I czy jestem w stanie tak zrobić, żeby tą broń móc zagrać? Zamiast tego ziomka. Tu idzie tak samo. To bez różnicy, nie? A może nie? To nie jest bez różnicy. Oj, to nie jest bez różnicy. To jest bardzo nie bez różnicy. Nie mogę tego zrobić. Ja potrzebuję jednego ziomka. Mam dychę. Tylko to mi jest za mało. Światłość nie wymierzyła sprawiedliwości. To mi jest zdecydowanie za mało. Myślę, że jednak tego ziomka też trzeba wykorzystać. Brakuje mi jednej rundy. Mogę przyzwać jeźdźca apokalipsy. Brakuje mi jednej rundy, więc... Na pewno jest runda, w której... No czy muszę to zrobić? To i to. To sprowadza ich do 6. To może zacznę od tego. Czyli tak? Tak? Wraca. Tak? Czyli złego zaatakowałem. To bez różnicy. To chyba akurat bez różnicy. Why not? Tak, to zginie. Nie bez różnicy. No jak? Bo jak to teraz? Jestem w tej samej sytuacji dokładnie co poprzednio. Jestem dokładnie w tej samej sytuacji co poprzednio. Brakuje mi jednej rundy. Okej. Jeszcze raz. Gdzieś tu mi kolejność kuleje. Dwóch tych ziomków potrzebuję, żeby czyhający w fosie zadziałał. Więc to na pewno. Pytanie, czy chcę zawsze... Tremarnotrawstwo.
Zagrajmy tego. Zniszczmy tego pierwszego. Jeśli by to coś miało zmienić. Tym mogę zniszczyć tego. A, bardzo dobrze. Światło nie wymierzyła sprawiedliwości. Już widzę. Zginiesz z mojej ręki. Teraz będziesz mija. Teraz jest ósemeczka. Jest żmija. Jest ósemeczka i jest dwójeczka. I się uleczyliśmy. Nakładanie rąk po prostu mistrzowskie. Bardzo dobrze. Muszę przyznać, że poziom trudności mocno podskoczył. W porównaniu do tych poprzednich pakietów zdecydowanie trudniejsze, zdecydowanie trudniejsze. Także jeśli musieliście skorzystać, to was... no nie mogę nawet jakby zganić za to, że skorzystaliście z pomocy mojego odcinka, bo ja tu miałem sporo kłopotów. A może sobie poradziliście lepiej ode mnie, więc... Gratulacje. Chciałem powiedzieć z polsko-angielska. To takie piękne słowo, gratulacje. Po angielsku congratulations. Anyways, w każdym razie bądź, w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Taka prawda, że im dalej w las, tym te odcinki są dłuższe, no bo po prostu dłużej się zastanawiam. Ale mam nadzieję, że to na dobre wam wychodzi, bo myślicie razem ze mną, a być może rozwiązywaliście te zagadki przede mną i na przykład możecie teraz powiedzieć, że od razu na to wpadliście. To napiszcie w komentarzu. Bo czemużby nie, warto się pochwalić. W tym odcinku to tyle, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, subskrybujcie kanał i do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie czeka nas ostatnie wyzwanie z kategorii przetrwanie. Na razie.